A z nami jest Janek Chmielewski. Janek zgłoszony do 47. rajdu Świdnickiego Krause. Za kierownicą jakiego samochodu? 208 R2. To jest dokładnie ten sam egzemplarz, w którym jechałem w Memoriale w zeszłym tygodniu. No i tak powiem Ci szczerze, przez co najmniej parę lat chodziło za mną chęć przetestowania 208, a że w mojej stajni, czyli spośród samochodów, które mam do wynajęcia, jest teraz 208, to chcę ją sprawdzić, przetestować, ustawić i spić też jakąś tam przyjemność z jazdy, którą ona daje, bo nie da się ukryć, że daje. Daje tą przyjemność. Imponująca lista zgłoszeń, jeżeli chodzi o samochód klasy R5, ale myślę, że w swojej klasie też będzie ciekawie. Też na to liczę. Szkoda, że nie pojedzie Jacek Jurecki 208. Zawsze te pojedynki z Jackiem ją wspominam. Nie wiem, jak co wydarzy się dalej, w sensie nie wiem, kto pojedzie w tej ośce. Wiem, że nie pojedzie Jacek, bo jeśli jest zgłoszony R5, co wiemy już od Ciebie, to znaczy, że nie pojedzie. Oskar nie pojedzie. Tak, że nie pojedzie Peugeotem, ale myślę, że jak zawsze ta paczka. Oczywiście kibice pewnie chcieliby, żeby te auta były bardziej widowiskowe i sam bym sobie tego życzył. Bo włącznie z tym, że 208 jest chyba ciut mniej widowiskowy od C2 R2, którym przez wiele lat startowałem, ale myślę, że stworzymy fajne widowisko i że będziemy naprawdę gdzieś tam mocno rywalizowali. A nie chciałeś wyprowadzić Super 1600 z garażu? Chciałem i nawet miałem taki plan i nawet ten samochód był przygotowywany, ale mając okazję pojechania Peugeotem, chciałem po prostu z niej skorzystać. To ja pamiętam, ja wszedłem do DS-a i ja byłem związany z Citroenem, ale pamiętam te początki Peugeota, pamiętam jeszcze Briana, który przecież, z którym się ścigałem w Peugeocie, który jechał w Peugeocie i się z nim ścigałem. Ja zawsze tak zastanawiam, jak ta 208 pojedzie, ale chciałbym kiedyś spróbować. No i teraz po prostu jest taka okazja, więc postanowiłem z niej skorzystać. I zobaczymy, bo to pojechałem Memoriał, to było dość krótkie, zresztą bardzo niewielki okres czasu na przygotowania, teraz mamy tego czasu znacznie więcej, chciałbym poznać to auto i po prostu nim pojechać, a myślę, że Super 1600 jeszcze będzie okazja. Też mamy taką nadzieję. To powiedz wszystkim tym kibicom, którzy mówią, że dobrze, klasyczny rajd, ale chcieliby zupełnie innych tras. Lubisz jeździć po klasycznych odcinkach specjalnych? Najbardziej znanych w Polsce chyba odcinkach specjalnych, czy też nie? To będzie trochę niepolitycznie. Nie wiem, czy nie będziesz musiał wyciąć. Przede wszystkim chciałbym życzyć wszystkim mniejszej ilości narzekania. Nie wiem, jak jest za granicą, ale jeśli po raz enty, żeby nie powiedzieć, pewnie tak nie, ale setny będzie jechało gdzieś tam Col de Turini, a to Col de Turini jeździ przecież nie tylko w Monte Carlo, ale jest wykorzystywane między innymi w rajdzie Antibes. To nie wiem, czy tam są takie mocne głosy narzekania, więc powinniśmy chyba bardziej pozytywnie cieszyć się kierunku z tego, to, co mamy. Słuchajcie, to nie jest fajne czytać narzekania tego, że okej, może dla kibiców, nie wiem, to jest jakoś tam już wykorzystane i ta formuła jak już tam była, ale to może sobie trzeba znaleźć nową miejscówkę na niekoniecznie iść na kostkę, ale podejść troszkę wyżej i znaleźć sobie inne miejsce. To jest piękny odcinek i fajnie jest tam wracać. Zresztą ten przykład, o którym Ci powiedziałem, to nie tylko Col de Turini. Po prostu mamy takie drogi, to są, to trzeba było zapytać organizatora, ale wydaje mi się, że to nie jest widzimisię organizatora, tylko to są po prostu, nie ma co ukrywać, przetarte szlaki, to są mieszkańcy, którzy wpuszczają ten rajd. Coś o tym wiem również po Memoriale, bo powiedzmy sobie szczerze, Podolany miał jechać dłuższe, Kobylec miał mieć ponad 8 km, a miał ich niecałe 5. To tylko jako przykład powiem.
Więc cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się, że mamy tutaj władze, które ten rajd lubią, że mamy organizatora, który o ten rajd walczy, że mamy tutaj sponsorów, którzy pomagają, ukłony dla Krause. Cieszmy się, że mamy takich ludzi jak ty i całe grono, które pracuje przy rajdzie, że mamy takie dziewczyny w klubie. Po prostu cieszmy się z tego. To będzie nasze wspólne święto i fajnie. Ja już jestem rozemocjonowany. Pozytywnie. Ja też i myślę, że wspólnie możemy zaprosić na 47. rajd Świński Krause, ale także do tego, aby kibicowie Jankowi Chmielowskiemu, który w barwach firmy Krause wystartuje w tym rajdzie. W barwach firmy Krause, w barwach Cafaro. Cieszmy się z tego naszego wspólnego święta. Kibicujcie. Wiem, że tych kibiców trochę tu mam, więc cieszę się na te wszystkie spotkania, bo również dla nich, dla tych ludzi właśnie jeżdżę. I wiesz co, jeszcze tak też mało politycznie, ale pokazywałeś taki ciekawy slajd. Słuchajcie, dbajmy o to, żeby po rajdzie ten odcinek specjalny, to miejsce, w którym ludzie się zebrali, żeby ono zostawało co najmniej w niepogorszonym stanie. Bo to, co pokazałeś, te liczby, jak długo rozkłada się butelka plastikowa, jak długo rozkłada się butelka szklana, w zasadzie się nie rozkłada. Pilnujcie, proszę, otoczenia. Jeśli stoi koło was ktoś, kto robi po prostu chlew za ucho takiego jegomościa, pozostawiajmy te miejsca w pięknym stanie. Niech nie będzie takiej opinii, że to była jakaś niepotrzebna impreza w regionie. Niech to będzie wzór do naśladowania. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.